jestem projektantem mieszkającym w Amsterdamie, z jedną nogą nadal w Polsce. I zostałam zaproszona na pokazanie swoich prac, z prac Studia Matusiak z Amsterdamu. I to, co za mną widać, to jest właśnie część tej wystawy. Myślę, że prace są rozpoznawalne, że na pewno mam jakiś charakter pisma, ale staram się zawsze na każdy projekt, który dostanę, i to są logotypy, strony internetowe, książki, okładki do książek, plakaty, staram się uszyć garnitur na miarę dla osoby, która przyjdzie, tak żeby to do niej pasowało, a żeby nie było jakimś odzwierciedleniem mojego ego. Ale z tego, co słyszę od ludzi, którzy te prace widzą na ulicy, albo dostają wizytówkę, albo oglądają okładkę książki, mówią, że czuć ten charakter pisma, o którym mówiłam. Ja jestem z wykształcenia, polskiego wykształcenia, jestem malarzem, grafikiem, a przez komercyjne podejście do życia mojego brata stałam się nagle projektantem graficznym, bo mnie zapisał na inny kierunek studiów, niż sobie zamówiłam. Jestem młodszą siostrą. Brat zarządził, jak przyjechałam do Hagi, zapisał mnie na Grafisch Formhaving zamiast grafik. O czym się zorientowałam po 3 miesiącach. I po tych 3 miesiącach miałam możliwość wyboru, ale rektor stwierdził, że jedź do Anglii, porysuj, podrukuj i zobaczysz, czy będziesz chciała być projektantem graficznym czy grafikiem. I to, że ktoś przychodzi z problemem, który ja muszę przetłumaczyć na obraz, stał się dla mnie pasją. Ktoś mówi kilka zdań, a ja mam powiedzieć, jak to zwizualizować. I okazało się, że jestem w tym dość dobra. I tak zostało. Myślę, że jestem jednak nadal artystką, bo jak ktoś mi mówi, że to, co ja wymyśliłam, mu się nie podoba, to tak jakby mi wbił sztylet w serce, no to sobie idź do domu w takim razie, krasnoludku. Nie, to jest bardzo emocjonalna praca. Myślę, że nie jestem pracownikiem na linii takiej produkcyjnej, absolutnie nie.